Ostatni płacz Kamila. Koniec DLC. Mistrz świata. Mistrzu świata, jakbym był twoim ziołem, tym ci dał ksywę mistrz świata, bo właściwie taki mistrz, nie? Nie no, moi drodzy, saga mamońska po raz kolejny się kończy. No nie no, zobaczymy, pewnie w kolejnych jakichś grach soulsowych będzie znowu kontynuowana, ale na ten moment rozstajemy się z Kamilem. I dobrze, Mamona trzeba dawkować. Widzowie w komentarzach pod filmami moimi reakcyjnymi na Mamona są dwa typy. Ja pierdzielę, co ten Mamon odwala, ale go punktujesz. I drugi typ, nie da się tego oglądać nawet z tobą, żygam tym. Także, no, na razie chyba to jest ostatnia. Zobaczymy, jak będzie. Wielkie poruszenie. Wielkie poruszenie. Radanik. No dobrze, to przeanalizujmy, coś tam o tym Radanie wiem. Wiadomo, że to jest DLC i nie wiem aż tyle, ale no. Jakie to jest szmaciarskie. A już się zaczyna, widzę, lecimy od początku. Pierwsze słowa króla, mistrza świata. Jakie to jest szmaciarskie. Brzmi identycznie jak moje narzekanie na Soul of Cinder w Dark Souls 3. Grindowałem potki na stuna, co? O, ale... Podki na stuna, ale już będę go deklasował, już powoli się do jego łapie. Ej, zobacz, ale wnioski są wyciągane. To się zaczyna tak samo jak tamten film. Ja miałem wiarę w Mamona, potem się trochę to skiepściło, a tutaj znowu to mamy. Żeby nie było, nie zasłaniam mu kamery. Mamy tutaj po prostu obrazek sztywnego Gita, także pozwolę sobie go przysłonić. Mówiłem, że do tyłu trzeba. Do tyłu, no. Do tyłu bardzo specyficzne są te ataczki, nie? Bo generalnie najlepiej jest... Z każdym atakiem rolować w stronę jego pleców praktycznie. Jedyny problem jaki jest, to że czasami człowiek zapomni, że jak on wbije dwa miecze w ziemię, to nie dość, że wstrząśnie ziemią z przodu, to jeszcze od niego się rozchodzi w tym kombosie taki krąg po prostu, w kręgu idą wszędzie promienie. Także trzeba po każdym ataku tak naprawdę, który wygląda jak koniec, trzeba jeszcze jednego rola dołożyć i wtedy czujesz się bezpiecznie. Bardzo fajnie w ogóle, ja lubię, powiem szczerze, tego bossa, ja jestem pieprznięty, mi się on podoba, tyle że ta fala AOE, która powoduje, że spada ci do 20 FPS-ów, wszystko jest trochę pieprznięta, ja bym ją wywalił albo spowodował, że ona nie bije obrażeń, bo trochę to przesadzone jest, ale poza tym mi się ten Radanik naprawdę spoko mi się z nim walczyło, jasne, walczyłem z nim pół godziny na tak naprawdę buildzie, który był nieświadomym cheezem, tak czy inaczej uważam go za nie najgorszego bossa w tym DLC, dużo gorszym jest Metyr. Zobacz, za każdym razem, kiedy się do przodu idzie, się ginie. Ciężko na Radanie tempo wyczuć, wiecie co? Ja uważam, że to tempo mimo wszystko, ono nie jest identyczne, momentami jest identyczne, ale przede wszystkim jest podobne do podstawowego Radana. Tylko musisz mieć w głowie to, że jeszcze będzie ten drugi atak. To jest jak z tym, to jest jak z Pontifem trochę, że jeden robi, drugi powtarza, tylko tutaj w dużo szybciej, nie? Że jeden robi i drugi zaraz dorzuci coś od siebie. Trochę tak jest. Dobrze mówiłem, trzeba do tyłu od niego uciekać. I on nawet z tyłu wybucha za nim wtedy. Tak, tak. I to był błąd... dwa do tyłu. Nawet nie dwa, to była kwestia tego, że on zrolował w wektor, bo to nie idzie równomiernie, tylko on zrolował w to, a gdy zrolował bardziej w stronę Radana niż w bok, to by tego uniknął. I on nawet z tyłu wybucha za nim wtedy. Czyli trzeba dwa do tyłu, nie można mu za plecki. To też jest bardzo cenne. Można za plecy, ale po prostu trzeba równo. Z przodu, ale to wybucha tam. Ale dobra, Mamon sobie próbuje bossa rozkminiać, póki co jest super, ja się bardzo cieszę. Jesteś. Zupełnie normalnie to wygląda. 1457 deadów zarąbał na DLC-ku? Czy to z grą podstawową jest łączone? Jak to wygląda? Ale to już było, żeby mnie dobić. Mamon, ale każdy atak bossa jest, żeby cię dobić. Prędzej czy później chcą taki wykonać. Ale to... Normalne kombo go zabiło tak naprawdę. Mimo przed DLC powinna być informacja dla osób z epilepsją. A to nie jest tak, że przed każdą grą w zasadzie jest, po prostu. Raj 183 chyba. Ale dobry dowcip, no. Ty, ale on dużo bije nawet. Wiadomo, no. Nie jest to 7000 zbitem. Nie mogę szkołka, no nie da się tej drugiej fazy, nie chcę mi się z tym walczyć. Oho. Dzięki Sonic za Prima. Już
Brakuje mi damage'u zdecydowanie, on ma te ciosy, które znaczy, dzika... Żeby być fair, te 1400 z wyskoku to jest okej damage, ale on nie jest jakiś wybitny, wyskoka, no po nie. prostu. Już brakuje mi damage'u zdecydowanie, on ma te ciosy, które znika, sobie skacze, no. On wie, co jest grane? Stun mi przerwał, bo był stun, ale to jest k***a Wajza. Co stuna? A, że stagera miał i dał się złapać, no to było uniknąć, nie? I unik. A. Jaka to jest jedna rzecz, której nie lubię na tym Radanie. Znaczy to po prostu jest kwestia preferencji, nie? Nie podoba mi się ten atak. Jak on wbija te miecze w ziemię, żeby wyskoczyć z meteorami, patrz, tutaj jest jeszcze hitbox ataku. Wydaje ci się, że możesz po prostu se zrolować tu? Nie. Tutaj uderza cię damage. I strasznie dla mnie to jest nieintuicyjne przynajmniej. Jaka to jest k***wa szmata, że mi to przerwała. Czuję demonetyzację na tym filmie, nie? Mimo, że jest powyciszane. Nie, Mamon to ma zdolności do przeklinania absurdalne. Stuna miałem. O, ładnie. Ładny panisz. Dwa ataczki nawet. Elegancko i unik. A tutaj za szybko chciał docisnąć. A tu za szybki roll. Nie sądziłem, że mnie zabije. Nie wiem, gdzieś dostałem hita, którego nie słyszałem, bo muzyczka leci. A on muzyczkę miał. Ale trudno, no. On słucha hitów, on echolokacji używa do poruszania się na polu bitwy. Dlatego wolę grać z muzyką z tego, bo wtedy wczuwam się i słyszę, a tu jest piosenka za każdym razem inny dźwięk. Ale to jest prawda. Jak ktoś mi mówi, że ja dopiero po jakichś 10-15 godzinach bossa, jak już wiem, że to jest wydarzenie na streamie, to sobie odpalę muzykę. Ale tak to chce się bić z muzyką z bossa, bo się lepiej bije wtedy. Autentycznie się lepiej bije. Tu jakiś macha tam sobie. Ale jak już grasz na takiej totalnej wywrotce, to wiadomo, muzyczkę sobie fajnie odpalić, żeby też te emocje zeszły negatywne. Ze fluni. Dlatego ja wolę sobie muzyczkę z bossa na takich bossach, to nie? Dobry unik na start. O, jest muzyczka z bossa. Nie, no możliwe, że zaraz streamek skończę, no nie? No zdarza się. Nikt nie broni przełożyć bossa na następny dzień, gdy będzie silniejszy mental. Lepsze coś takiego niż włączyć streama z rage quitem, nie? Co zrobię. To na pewno. Totalnie się z rytmu wybiłem, niestety. Ajajaj. A ja też tak czasem mam, nie będę ukrywał. Dzisiaj mi szło wszystko, a teraz już nic nie zrobię. Już to czuję, już nawet nie mogę rola zrobić w tempo, nic, totalnie. Bo ja widzę, że w drugiej fazie w ogóle mu damage'u nie robię, rozumiecie? To k***a, bo on się nie widział. A po streamku poradniczki? Poradniczki poradniczkami, ale dopóki nie grasz, to te poradniki aż tyle nie znaczą tak naprawdę, nie? Umówmy się. Chociaż wiadomo, memik śmieszny. Się robi, on mi robi jakieś światełka. Jakby to wbijał i se ćwiczył i go nie zabijał, no to faktycznie byłby mocny trening, nie? Zasłania się. Scroll się przesunął i za szybko unik zrobił. O Boże. UFO! Powiedz, że przez suba usłyszałeś i cię wybiło. Bardzo dzięki. Fajny jest ten atak w ogóle Radana. Mega taneczny, przyjemnie się go unika. I to jest ten bardzo podobny do podstawowego Radana. Patrz, ten, wum, wum. No, ten timing jest praktycznie identyczny. Dzięki, Wedo, właśnie się skupiłem na tym i pierdolę tę walkę. O, czyli jednak zrzucił na subika. Nie spodziewałbym się w życiu, nie? A to wystarczy chyba roll do przodu w odpowiednim momencie i tyle. To w sumie wygląda groźniej niż jest, nie? Nie możesz nic zrobić, ani się uleczyć, ani nic. Pierwsza faza jest łatwa, ta druga jest... Tak, pierwsza faza wydaje się naprawdę przyjemna. Po prostu bez sensu. Czy powalczyłbym z Radanem bez Blitzbuilda? No. Kiedyś tak. Ja myślę, że zrobimy sobie kiedyś jakiś challenge'ik w DLC-ku jeszcze. Dajcie znać widzowie w komentarzach. Po pierwsze, jak wam się ogląda tą reakcję, a po drugie, czy byście chcieli jakiś challenge w DLC. Nie wiem. SL1 może ewentualnie, no hita nie na razie, na pewno. Ale coś można pomyśleć. I koniec. Po prostu. Wymyślił to debil. No to brzmi jak ja przy solo Cinder, to prawda. Ale to wszystko nie się jesteś zgadza. W stanie uniknąć tego wybuchu, po prostu. Nie da, on wybucha na całą mapę. Nie da się. Takich rzeczy nie mówiłem. Robić. Jeszcze po wybuchu jeszcze się pojawia drugi wybuch. I tak się składa, że ten oto atak, od niego trzeba odbiec. I to jest słabe.
Chociaż Sparta mówił, że to chyba da się zrolować, ale nie wydaje mi się, że to było możliwe. Koniec. Po prostu. Wymyślił to debil. Nie jesteś w stanie użyć Miyazaki, ty debilu. Nie da, on wybucha na całą mapę. Nie da się nic zrobić. Jeszcze po wybuchu jeszcze się pojawia drugi wybuch. Znaczy, żeby być fair, nie? Każdy ma swoje chwile na bossach, w których się denerwuje. Tak jak mówię, ja tak samo czasami się wkurzam. Ale Mammon jeszcze jest w tych granicach znośnego wkurzenia. Problem polega na tym, że w tym momencie zaczął brzmieć jak każdy soulsiarz, który widzi AOE, nie? On wybucha na całą mapę, nie da się uniknąć, blibli. Jakbyś przypadkiem ten pierwszy przetrwał. Jak coś. Nic nie może zrobić. Rozbłyski pierdolone w dupę. Faktycznie tych efektów wizualnych na Rada nie jest całkiem sporo, umówmy się. Ale uważam, że te wybuchy największe są przypałowe, natomiast same fale światła przy atakach to nic złego, TBH. To też jest spoko. Nie ma kamerki włączonej, nie do tego zasłaniam. Nie mogłem zrobić rola, mimo że zobaczcie, miałem cały pasek zielony, postać stanęła w miejscu, bo jak on chciał się napiąć, żeby mnie to mnie nogą przesunął. I ty wtedy nie możesz nic zrobić. Aha. No to w sumie jak na podstawowym Radanie, nie? Nóżką przesunie i pyk pyk. To jest głupie, j***ne szmaciarstwo, ty. Uniczek, boom, elegancko. Druga faza. Biegnij, atak. A, on teraz gra tym. Z Gajusza. Jedny, ale dobrze brat boksuje. Tego nie zrobiłem jeszcze nigdy, no nie? Na tej fazie, tylko dobrze, zawsze boksuje. Poleciał do góry. Czyli zawsze leciał do góry, no nie? Oj, oj. No. Aha, to na hita zabija. Od kiedy? Od teraz i pewnie od zawsze, tylko się nie szczaiłeś. Od kiedy ten cios na hita? Poza tym to nie do końca tak na hita, tylko aha, to na hita. Tak się składa, że twój stan zdrowia wynosił, nie wiem, 0.4. Także wydaje mi się, że no nic nadzwyczajnego. Aha, to na hita zabija. DLC. Od kiedy ten cios na hit? A, mam nowy armor, no tak, przecież mam dobry armor. Zapomniałem, że mam dobry armor. A co to za dobry armor? Co on ma za armor w ogóle? Nie jesteś w stanie nic zrobić, widzisz? Masz permastuna w tym momencie. Jeżeli cię kometa trafi, to masz później permastuna, bo on wali mi... Zadajesz więcej, ale dostajesz więcej? O Jezu! Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. I ty nie masz czasu nawet... Patrz. Rozumiesz? Nie jesteś w stanie tego wyrolować. Ale ciekawe w sumie armor. Nie wiedziałem, że taki istnieje, powiem szczerze. Nie no, on jest chyba w ogóle nieśmiertelny w tej drugiej fazie. No jak nieśmiertelny, no? Tam po kombosach nieironicznie są okienka. W drugiej fazie jest dla mnie nieśmiertelny. No ja go biję jak ścianę, no nic nie dostaje. W ogóle mu HP nie schodzi, jak go biję. Ej, nie no. A propos schodzenia HP, to widać było, że solidnie mu potrafi przypieprzyć tą bronią. Zresztą pewnie zaraz zobaczymy. Ponieważ to wygląda nie jak kompilacja śmierci. Tego przeżyć. No nie masz po prostu, nie masz. Akurat masz, bo tak się składa, że jakbyś po prostu... Dobrze, dobrze, oj, ostatnim się dałeś trafić, ale nie gdybyś zrolował tam do przodu, to by tego wyszło. Tego przeżyć. To no nie masz po prostu, nie masz. Tej zbroi się nie da. Nie możesz, nie masz nawet tyle staminy. Jak nie masz tyle staminy? No słucham. Duży damage. Zobaczmy na staminę Mammona. Uwaga, proszę. Ile ma Mammon staminy w tej sytuacji? No, ile on ma tej staminy? Nie możesz, nie masz nawet tyle staminy. Boś. To nie ma sensu. Stary, to nie ma sensu nawet. To nie da się tego wyrolować nawet.
Da się. Tego. To akurat da się. Tak jak na podstawowym radanie to działa dosłownie. Przerolowujesz się przez fale. W ciągu sekundy wali combo ci za całe życie, nie jesteś w stanie tego uniknąć. No combo ma to do siebie, że jeżeli całym dostaniesz, to umrzesz. Ale dlatego unikasz część lub całe combo. Ładny unik. Pyk, no i zły timing. No i... Nie jesteś w stanie nawet wyrolować od tego, bo jeżeli wyrolujesz od jego upadku, to będzie, kiedy już kończy się rol, to wybuch jest potem po tym. I się nie da tego uniknąć. To jest tak durnie zrobione, że w momencie, kiedy on upada na ciebie, jeżeli to dostaniesz, to umierasz, ale jeżeli zrolujesz od tego, to po upadku, po uderzeniu się wybucha i tamto cię zabija. Więc jeżeli nie to, to tamto cię zabija. Nie masz innej opcji. Generalnie to jest tak, że są momenty na tym radanie, że jak dostaniesz jednym hitem, to jesteś wystawiony na drugi. To prawda. Też nie jestem fanem tego rozwiązania. Ale to akurat była sytuacja, w której on dostał jednym hitem, wkurzył się, zaczął losowo napieprzać w guzik i widać było, że po prostu źle stymingował rola. Po prostu. To kurde debil wymyślił jakiś. Debil jakiś, Miyagi. Ładnie. Czemu ty podkę pijesz w takim miejscu? Co ty robisz? Zobacz, 20 razy frajer je... Ale ty w ogóle nie trafiasz rolami w czas, patrz. On podkę pije, tankowanie Estusem. Zły rol. A nie, to był dobry, przepraszam. Tutaj dostał po pysku, od razu rolnął z paniki. Wystawiony na kolejny cios. No nie wiem, zły timing i tyle. Zobacz, 20 razy frajer je... bije. 20 bije. Tysięcy razy. Umieram i jeszcze wali 5. Wyobrażacie to sobie. To nie jest dobrze zrobione, kurwa. To równie dobrze z każdym bossem mogą zrobić. To po co bossy po 5 uderzeń? Niech zrobią 100 uderzeń pod rząd bossom i też będą trudne. Rozumiesz, o co chodzi? Ale na normalnym radanie to działało w sumie podobnie, że miałeś combo tak. Raz, dwa, przerwa, trzy, cztery i wtedy dopiero mogłeś tam panisza wrzucić czy coś. Jakby bywały takie kombosy trochę dłuższe. I one się wydają, jakby one były dużo dłuższe przez to, że zawsze potem jest ten aftershock fali światła. Jeżeli liczymy to osobno, to faktycznie kombosy wydłużają się do dwukrotnych wartości ciosów. Ale nie powinniśmy tego tak liczyć, bo te światło się unika automatycznie w momencie, gdy zrolujesz w miejsce inne niż w atak. Za plecy, jakby mu wejść. Takie rozumowania idąc. To każdemu posłowi to Golden Wall jeszcze jest grany elegancko, bafiki widzę. Co my tutaj mamy w ogóle? Sword Insygnia jest. To z tej zbroi chyba? A no chyba, że tak. Ty, ale on ma Sword Insygnię, która daje ci na consecutive ataki, tak? Chyba damage. W sumie nie najgorzej, ale nie wiem, czy tutaj to wciśniesz. Weź. Żeby 100 razy cię atakował. Czy mi Radan dużo czasu zajął za pierwszym? Pół godziny, ale ja go biłem bardzo mocnym buildem. I cię zabije, to nie musi być bossem. No to debil robił, k***a jakiś. Zobacz. No widzę, napis nie żyjesz. Widzę, widzę. Totalnie ściana po prostu w trakcie. Wspomnianym wcześniej Tomaszem z Amazon Support o Soulsach, FromSoft laczy ludzi. No jest. Przybiłem taką pałą drewnianą na krwawienie. To się nazywało chyba ręka demona krwi. Totalnie ściana po prostu, która cię miażdży. To tak jak w pierwszej walce sobie ćwiczysz. To tak jakbyś, nie wiem, no. Poszedł sobie, miał dwa pokoje na siłowni. No. I byś stopniowo progresował. W pierwszym pokoju byś 15 kilo miał, wchodzisz do drugiego pokoju i masz nagle 2,5 tony. A, no że pierwsza faza jest absurdalnie prostsza od drugiej. To się zgadzam, jasne. Ale jakby ten case ma bardzo często miejsce. To nie zawsze jest tak, że boss jest tylko i wyłącznie upgrade'em. Ja uważam, że jeżeli faza pierwsza jest absurdalnie prosta, to nawet jest mniejszy problem pod tym względem, że na radanie nie aż tak duży problem przez to, że to się dzieje tam w 25-30% HP, prawda? W związku z czym ta pierwsza faza jest bardzo krótka i skoro jest łatwiejsza dużo, to nie jest tak ciężko przez nią przebrnąć, żeby szybko od razu uczyć się drugiej. Gorzej by było, gdyby cały pasek zdrowia były dwa takie paski i ta pierwsza faza po prostu by ci długo zajmowała, by cię nudziła i tak dalej, a potem wiesz, dopiero druga. Taki przeskok jest, rozumiecie? Taki jest przeskok. Ale fakt, przeskok jest, to na pewno. Czy jest to złe? Nie wiem, często się tak dzieje. Mówię, nie zawsze jest tak, że masz, nie wiem, malenie, która po prostu dostaje kilka dodatkowych ruchów i przedłużeń kombosów. Chociaż w sumie tutaj też jest tak, że dostajesz tą dodatkowe fale światła. No nie, no jest sporo nowych rzeczy w tym radanie, jakby nie patrzeć. Tą jedną wazą, a drugą. To jest totalnie w ogóle bez porównania.
Ale faktycznie jest tak, że dużo ataków z pierwszej fazy będzie też miało miejsce w drugiej, więc to nie jest tak, że ta pierwsza faza jest kompletnie bezużyteczna, nie? Tak jak on mówi o tych 15 kilo i 2,5 tony, no to z tych 2,5 tony te 15 kilo można odjąć wtedy, bo już czegoś się nauczył timingowo. To po prostu zły timing i to bardzo prosty do wyczucia timing. Nie masz szans. Dostałeś wszystkim w tym combo. Wszystkim. Nie masz szans. Nie ma jak nawet uniknąć tego, bo ten meteor i to, że musisz uniknąć ten meteor razem z jego uderzeniem jest taką samą rzeczą, jak to, że upada, uderza w ziemię i jest wybuch drugi. Jeżeli unikniesz jednego, to nie drugiego. Jeżeli drugiego, to nie pierwszego. Pozycjonowanie, bo tutaj na tej walce wyjątkowo nie liczy się tylko i wyłącznie rol, ale to, w którą stronę ten rol jest wykonany. I umierasz zawsze po którymś. To jest tak głupio zrobione, tak to Baran rozpisał sobie, rozumiesz? Baran. Dlatego ta walka jest trudna, bo w drugiej fazie jest to tak głupio zrobione. Boziu. Witam, nie wiem czemu dostałem przed chwilą bana u Mamona, napisałem tylko siema Kamil, jakiego smaru używasz do oliwienia kółek. Nie wiem, ale domyślam się. Nie jesteś w stanie nawet się wrócić, ani wyrolować z tego. Wyrolować? Co to się stało? Zobaczmy. Przeanalizujmy system VAR. Mamy sytuację pół HP, zły roll, w związku z czym jest przyciągnięty. I tutaj dobry timing do środka. Może... A nie, on i tak przez to przerolował, wyszło mu, nie dostał. No i jak zobaczył tutaj atak u góry... O, to już powinien się zorientować, że trzeba szybko lecieć w lewo lub w prawo, a nie do tyłu. A on stwierdził, że to jest dobry moment, żebym się napił poteczki. Nie jesteś w stanie nawet więc się wylecieć, ani wyrolować z tego. Niemożliwe, dzięki za suba Sewowski. No, no i fajnie. Nie no, moja broń w porównaniu do broni bossa to jest nieporównywalna w tym meczu. O nie, czemu nie jestem na tym całym poziomie siły co boss? No nie wiem, bo byś go kuźwa one-shotował? Może dlatego? On dwa razy mnie zabija albo raz, ja go muszę walić 70 razy. Przez ten koncept zawsze tak działał. Zawsze tak działał, że boss jest czymś potężniejszym, co z pozoru wydaje się nie do pokonania, a ty musisz przez tę barierę się przedostać, przez tę ścianę się przebić. To zawsze o to chodziło. Czemu boss jest silniejszy ode mnie? Uciekaj, powiedział śmieć. Jak uciekasz, to wali ci te... Oho, ktoś mu dał radę uciekaj i już jest od śmiecia wyzywany. I wystarczyło zamiast się napić, to szybko rolnąć do przodu. Znaczy, gdzieś nie wiem, w tym momencie. W tym momencie jakoś. Zamiast pić potę i by było cacy. I wtedy się napić poty. Bo byś miał czas na panisz, mógłbyś go wykorzystać na wyleczenie się. Zobacz. Uciekaj, powiedział śmieć. Jak uciekasz, to wali ci te takie ciosy, których się nie da unikać wtedy. Jak jesteś blisko, to wali ci tylko te kombosy. A jak jesteś daleko, to ci nawala człowieku wszystkie te świecące k***wa na pi***, żebyś nie widział. Polecił ci ziom w szatę. A żałuję, że kamerki nie ma u Mamona, bo ostatnio go tak oślepiało. Pff, księżyce Renali mu tak po twarzy dawały. Uciekaj. Zaraz tutaj by było nieźle. Skalał, nie tylko uciekał, z kanału. Ucho! Jest groźba rzucona. Z grubo. Nie, ale ładny damage ma ta broń, mimo wszystko, bo jest szybsza i mocna. Jak się trafi jedny, to już jest problem, bo wybucha drugi, trzeci, trafia cię, czwarty, trafia... No ale kurde, combo to combo. Kurcze piecone, Mamon. Raz. Unik. Unik. A on chce bić, on chce bić, on chce cały czas tradeować z final bossem DLC. Jednym to już jest problem, bo wybucha drugi, trzeci, trafia cię, czwarty, trafia cię, czwarty. Wiesz, o co mi chodzi? Wszystko dobrze do metki zielba, jak się trafi, wytrąci cię z równowagi, nie możesz zrobić rola, a po uderzeniu jest wybuch, który daje ci znowu mini stuna, znowu próbujesz coś zrobić, nie możesz, on cię znowu uderza, znowu cię zsuwa i znowu wybucha i to jest mini stun. Dlatego jest problem, bo jej problem z rolowaniem. I już się w takie kombo, k***a, wypchnięcia się jak szmaty. Ja nie wiem, co on mówi, to jest jakiś amok, on jest opętany. To jest chore, stary, że to jest tak zrobione, to jest chore. Chore. Coś spada na ciebie z bilionem bob atomowych i ty masz zrobić ci rolę.
Tak wygląda ten fight. Ten fight wygląda po prostu gościu z czterema bombami atomowymi się w siebie, a ty masz patyk w dupie. W dodatku. Patyk w dupie masz. Kurde, to naprawdę się da zrolować wszystko. No bo stary, czegokolwiek on piarnie, zaraz wybucha tam pół mapy. Cokolwiek się nie dzieje, on może piarnąć i pół mapy ci wybucha. Czy no faktycznie obszarówki na radanie są dość znaczące, ale one nie są niewykonalne, nie? On ci nie trafia i wybucha pół mapy, to jest najfajniejsze. Każdy ma takiego wewnętrznego mamona w głowie. Oczywiście niech pierwszy rzuci kamieniem ten, który się tak nie wkurzył na bossa, czy nie zaczął wyzywać dewelopera, że ten boss jest źle zrobiony i nie do ogarnięcia. To jest pewien sposób na zdjęcie z siebie presji. Oczywiście, że tak, tylko niesamowite jest to, jak konsistent mamon jest w tym, że on robi wszystko dobrze, ale boss robi wszystko źle. Że on podłuje z tym ciosem. Za każdym razem i na każdym bossie i w każdej grze. Bum, bum, bum. Unik, zły timing. No i tak się właśnie druga faza kończy. Nie, on robi najbardziej podstawowy błąd, czyli dostaje hitem, od razu roluje, gdy boss jest zaprogramowany w taki sposób, że gdy spanik rolujesz, to on to spaniszuje. To jest najprostszy, najstarszy na świecie mechanizm. Już nie wiem, w Dark Souls 3 jak teraz grałem, to też go widziałem. Trzeba się oduczyć. Jak dostaniesz hita, to musisz popatrzeć, co przeciwnik robi i wtedy ewentualnie zrolować. Albo w ogóle, bo może czasami nie sfollowuje boss i masz fajnie. Ale nie możesz od razu wejść w panikę i klikać cały czas rola, bo boss na 99% będzie miał mechanizm przeciwko temu, żeby zareagować na twoją panikę bezsensowną. Zobacz. Każde uderzenie to pół mapy wybucha, zobacz. Ciągle te estusy ładuje centymetr przed bossem. Znaczy, tankowanie estusem w pewnych sytuacjach, gdy masz, nie wiem, jakiś gigatanki build, to spoko, nie? Ale on nie ma. W sensie to jest najzwyczajniejszy w świecie build, który wymagałby raczej spacingu, żeby gdzieś tam tego estuska wypić. Każde uderzenie pół mapy wybucha, mordeczko. Nieważne, czy trafi w ciebie, czy w podłogę. No tutaj jest mocna przesada, nie? Trochę przesada, bo większość ataków kręci się gdzieś tam w obrębie kilku metrów od ciebie, nie? Jeżeli chodzi o te fale światła, to nie przesadzałbym. Natomiast jest kilka ataków, takich na pół areny jak nie więcej, które uważam, że nie są potrzebne, to fakt. Czy w starą, nieważne, i tak wybucha pół mapy. Tak to sobie wymyślił gościu. A on to robił na pewno, albo na jakiś LSD. Bo to jest niemożliwe, ktoś na 6, bo takie coś... Nie, na LSD to chyba by z kapci już wypierdzieliło na całość, myślę, o tym bossie. Ja wiem, to się grać od siebie, jak to jest tak źle zrobione. No ale ten to akurat bo wywalił... wszystko jest spoko, do momentu... Akurat wywalił się na pierwszej fazie, która jest bardzo dobrze zrobiona. Ona jest zarąbiście ogarnięta. Tak jak można się przyczepić w pewnych aspektach do drugiej, tak pierwsza jest świetna. To kiedy... On jest po prostu, nie dość, że nie możesz go dotknąć, dosięgnąć, dogonić, to jeszcze spada i wybucha za całe życie, za każdym razem. Ale jak dosięgnąć, dogonić, jak ten boss cię cały czas praktycznie próbuje dociskać kolankiem, więc to nie jest tak, że masz w ogóle do niego dobiegać, bo to on dobiegnie do ciebie. To jest problem, rozumiecie. Bossy są obsranymi łajzami uciekającymi. Łajzy! Baba. To jest wszystko, co może zrobić, rozumiesz? Stary. Ale kurde, walnąłeś już ponad 100 deadów na tym bossie na pewno. I on robi coś takiego, już się świeci na fioletowo, walisz rola, boom. Baba. Nie, po co? I zamiast... I on chyba pomyślał, że jak Radan go przyciągnie, to się z nim chyba przytuli, albo po prostu go pocałuje w czółko, bo... Baba. On stwierdził, że to jest dobry moment, żeby go zaatakować w jądra, zamiast zrobić unik. Nie wiem po co. To jest wszystko, co może zrobić, rozumiesz? Ładnie. O to chodziło, od początku. Jak to wolnie pa? Ładnie. Tylko, że trzeba było pamiętać, że będzie jeszcze drugi i trzeci. Musisz, wiesz, na radanie trzeba się nauczyć, że te ataki się dzieją kilkukrotnie w zasadzie, nie? Po prostu. Rozumiesz? Dasz to we mnie! Jak dasz? Czekaj. Czemu ty podskoczyłeś w ogóle? Rozumiesz? Dasz to we mnie! Uniknąłem, ale gra go cofnęła do tyłu, że trafił! O Jezu, bo to jak te efekty wyglądają sprawia, że on myśli, że to jest oszustwo.
Ja pierdzielę, a to jest design bossa wizualny, mamon. Bo on myśli, że ten, że jak Radon uderza 5 razy z góry, to go laguje, a nie naprawdę chodzi o design. Nie, no dobra, to jest najbardziej kretyńska rzecz, jaką słyszałem ze strony mamona, nie? O Boże, jakie to jest głupie. Patrz, on myśli tak, że boss jak to dasznął w niego, on uniknął, ale gra go cofnęła, żeby mu walnął. A o to chodzi w tym bossie, że po prostu jest image, potem jest prawdziwy boss, a potem Mikela dorzuca święte ten, pociski. Rozumiesz? Dasznął we mnie, uniknąłem, ale gra go cofnęła do tyłu, że trafił. Jezu, ale... Przecież podłogę śmieć. Ale myś rolną... Wystarczyło rolnąć jak debil, nawet panicznie, dwa razy dodatkowe po tym, by wszystkiego uniknął. Co się stało? Uderzył mnie, nie trafił, nagle mnie trafił jednak, bo se czas cofnął? Co to kurwa w ogóle? No tak ten boss działa. On ma kilka takich ataków. Nie wiem, on nie zauważył tego wcześniej? Jakby to mnie dziwi, że on teraz to mówi w momencie, gdy boss cały czas robi jakieś takie dum, 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 dum i ma dasha, a potem robi z góry cioch, 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 a potem zrobi z boku pum, 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 pum. Jakby, no kurde, ten boss tak ma. Ty, dasz to we mnie, zrolowałem i dostałem nagle, czy spodłował. Nie, nie, to mu, nie złego moveseta z teleportacją ma. Też ma pewnie w dupie z teleportacją. No dobra, no ale jak już masz taki problem do teleportacji, to co powiesz mi na przykład o takim cudownym bossie jak Lorian Lothric, który w ogóle swoją drogą nawet podobny w pewnych aspektach jest. Jest rewelacyjny, świetny, bajeczny. Boże, jaki to jest dobry boss w Dark Souls 3. Uwielbiam go. A co? Tepa się. I uważam, że jest dobry. Dać mamie pograć? No, to daj mi numer do twojej mamy, to umówię się z nią i... Dam jej pograć w takim razie jak... Fajny mama joke, fajny, tyle że kurczę, to jest mamon, nie? I to nie działa tak dobrze. Też. No i właśnie, to jest druga faza. Pikołek, mordo, eksplozja! Mordo wiertara na tym radanie. I koniec. Oho, będzie kradzież serdu... Oj! No dobra, no to wytłumaczmy, co tu się stało. Rozpiszmy tę akcję. I koniec. Moi drodzy państwo, jest to najgłupsza rzecz, jaką można zrobić na ten atak i wiem to, bo zrobiłem to na no-hicie na Godfreyu zaraz przed tym, jak miałem mieć no-hita zaliczonego, niestety. Zrolował z wektorem, a nie w wektor. Także poszedł ze skałkami, które idą do tyłu, poszedł sam do tyłu, zamiast zrolować w nie, gdy one idą do tyłu, żeby się wyminąć w ten sposób i mieć większą szansę na przeżycie. No, a tutaj już zły timing i tutaj już się poddał, atak, atak. No nie bum, można bum. Się ruszyć, wystarczy, że jeden stun dostaniesz od tego wybuchu i już nie masz gdzie uciec, nie możesz z tego zrolować, bo to jest tak, no, on cię uderza, jeżeli zrolujesz tylko raz, to on cię uderza, omijasz to, ale jest wybuch. Zaraz, więc kończy ci się rol, trafiasz w ten wybuch. On się zarobi... No tak, tak, tak. Musisz dobrze tajmować rolę, żeby objąć dwa, chyba że robisz rola w dobrym kierunku, to wtedy ta druga część cię nie trafia i w sumie masz fajrant, nie? To zależy bardzo mocno od pozycjonowania rola. Pójdziesz drugi raz, robisz od tego rol. I poza tym, tak jak mówiłem, nie można panicznie zrolować, bo jak dostaniesz hita i od razu zrolujesz, to boss ma stajmowany następny atak tak, żeby ci po prostu spaniszować panik rola. Z pewnym, wiesz, przyspieszeniem, opóźnieniem ma te ataki. Znowu nie trafia cię, zrobisz rol, ale w wybuch trafiasz. I potem wybucha pół mapy od razu. I jest koniec. Co ty się dziwisz, jak on kiedyś napisał, że widz, który pracuje jako konsultant, go wysnajpił i internet mu wyłącza. Jezu, jak ja bym tak na każdego laga internetu mówił, to chyba wszyscy byście już byli jako konsultant wyzywani, nie? No nie da się tego stamingować tak. Daj spokój. Przynajmniej no ja nie potrafię, no sorry. O, ale widzisz, to jest dobry wniosek. Ja nie potrafię, doszliśmy do tego. 1600 śmierci, mamon się zorientował, że on czegoś nie potrafi, a nie boss jest przeryty na siłę. Wow. Co się, żeby nie było, to jest bardzo specyficzny przykład bossa, w którym dużo ludzi mówi, że on jest po prostu niesprawiedliwy. Ale te rzeczy, które akurat mamon wskazuje, bardzo często są po prostu kwestią jego błędów timingowych z rolami. Jesteś już na celowniku płockiego gita, radzę obracać się za siebie na dzielni. Ja nie wychodzę z domu, także S. Dlaczego raz to wybucha, nie zabija, raz wybucha i nie zabija? Nie rozumiem tego. Czasem trafia, czasem nie. A czemu to zależy, że raz mnie to trafi, raz nie? Dzięki Vince za Prima. Ale wszystko zawsze tak samo.
Moje, mam go! O nie. Mam go! Mam nadzieję. To uniknął, już bym wygrał! Proszę. To uniknął, już bym wygrał! Skacz! No i Dawaj. O Jezus. To, że on trafił w tą stopę, to... Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby on w nią nie trafił. Ja pierdziel, ale byłby gniew. Witaj, pieple. Czy on powiedział C-worda? Nie ma latania, ptaku. Nie ma latania. Zobacz, jak się odfrunąć już chciał. No nie wiem, w każdym razie to była przygoda, Mamona, z tym, z bossem ostatnim. Nie było co tu komentować, bo Mamon co zrobił? To co zwykle, nie? Czyli źle kliknął rola i potem mówił, że to Miyazaki źle bossa zrobił. No proste.